zagranicznych w formacie Trójkąta Weimarskiego. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Minister Witold Waszczykowski na spotkaniu z Petrem Poroszenką przekonywał ukraińskiego prezydenta, że wymiana gospodarcza Polski z Ukrainą jest wciąż na zbyt niskim poziomie. Polska, gdyż kraj handluje z jeszcze większym krajem, jakim jest Ukraina, na poziomie relacji polsko-słowackich. Zastanawialiśmy się, jak rozwinąć tę współpracę gospodarczą. Szef dyplomacji przedstawił też polskie stanowisko w sprawie dyskusji nad rzezią wołyńską, nazwaną przez polski parlament mianem ludobójstwa. Wyjaśniałem prezydentowi ukraińskiemu, że dla nas przyjęcie tej rezolucji przez Sejm i nazwanie wreszcie po imieniu tego, co się stało, jest aktem, który może prowadzić do rozpoczęcia procesu pojednania, a nie zwiększenia. Minister Waszczykowski przekonywał też prezydenta Poroszenkę o potrzebie integracji regionu Europy Środkowej w obliczu, jak to nazwał, dezintegracji Europy Zachodniej. Szef MSZ spotka się też dziś w Kijowie z szefami dyplomacji Niemiec i Francji w formacie Trójkąta Weimarskiego. Planowany temat rozmów to m.in. konflikt rosyjsko-ukraiński. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. CBA przejmie śledztwo w sprawie byłej urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości Marzeny Kruk. Chodzi o kwotę 38 milionów złotych, które kobieta miała zarobić na reprywatyzacji. To do niej należy m.in. część udziałów w działce przy Chmielnej 70. I choć rzecznik warszawskiej prokuratury Michał Dziekański mówi, że postępowanie nie zostało jeszcze przekazane, Piotr Kaczorek z biura prasowego CBA potwierdza, że w prokuraturze odbyło się spotkanie, na którym zapadła decyzja o przekazaniu dokumentów. Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi kontrolę w sprawie prawdziwości oświadczeń majątkowych Marzeny Kruk. Jednocześnie kontroluje przestrzeganie przez nią przepisów o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej. Dwóch chłopców zginęło na przejeździe kolejowym w Łozowie koło Dąbrowy Białostockiej na Podlasiu. Potrącił ich szynobus jadący z Białegostoku do Suwałk. Na miejscu jest reporter Polskiego Radia Białystok Adam Janczewski. 12- i 14-latek to koledzy, którzy mieszkali na kolonii oddalonej kilkaset metrów od Łozowa. Chłopcy prawdopodobnie wracali rowerami ze szkoły. Aby dotrzeć do domów, musieli zjechać z głównej trasy i przejechać kilkaset metrów żwirową drogą. To właśnie z nią krzyżują się tory. Jak podkreślają sąsiedzi, prawdopodobnie chłopcy, jak większość ludzi na tym przejeździe, nie rozejrzeli się, ponieważ jeździ tędy zaledwie kilka pociągów dziennie. Na miejscu wciąż pracują policja i prokuratura. Wiadomo już, że maszynista był trzeźwy. Z Łozowa, Adam Janczewski, Polskie Radio Białystok. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 21.33. W studiu Polskiego Radia 24 pan Piotr Białek, prezes Fundacji Ave Patria. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, witam serdecznie radiosłuchaczy. Wieczna chwała bohaterom, wolność żywym, pod honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. 2 października odbędzie się galowy koncert kończący 5. zjazd chórów polonijnych z okazji 72. rocznicy zakończenia Powstania Warszawskiego. I tak się zastanawiam, od czego najlepiej zacząć. Może od tego, czym jest zjazd chórów polonijnych. Zjazd chóru, bo festiwal chórów, to jesteśmy do tego jeszcze przyzwyczajeni, możemy sobie wyobrazić, jak taki festiwal chóralny wygląda, chociaż to bardziej wiadomość dla ludzi z branży. Natomiast zjazd chórów polonijnych, czyli z całego świata, wszyscy zjeżdżają się, by razem śpiewać, do pana, do Ożarowa. Tak. Wszyscy przyjeżdżają do Ożarowa. Zakwaterowani są tym razem w hotelu Porto Satos i Aramis na terenie Warszawy, ale ten zjazd związany jest ściśle z 72. rocznicą zakończenia Powstania Warszawskiego, które miało miejsce z 2 na 3 prawdopodobnie w nocy w Ożarowie w 1944 roku. Także tutaj z tą informacją zwracam się szczególnie do wszystkich warszawiaków, żeby wiedzieli o tym, że Powstanie Warszawskie zakończyło się w Ożarowie Mazowieckim. Często, panie Piotrze, rozmawiam w studiu z organizatorami festiwali, koncertów i mówią tak, koncert jeden to no to dużo pracy. Natomiast festiwal, który na przykład odbywa się co rok, to jest rok albo i więcej pracy, aby taki festiwal dopiąć, aby zorganizować. I często mówimy o artystach, o małych zespołach. No to mówimy o chórach. Tak. To nie są chóry kameralne. To będzie kilkaset osób, które się zjadą jednego dnia. Jak to się robi, że ludzi się zaprasza i dopina się organizacyjnie wszystko, a później jeszcze oni razem występują i się nie mylą. Tak, panie redaktorze, to w tym roku to chyba pobiliśmy absolutny rekord, bo wszystkich chórzystów będzie ponad 500 osób. Chóry będą z Łotwy, ze Estonii,
z Białorusi najwięcej, z Ukrainy, z Niemiec, z Kanady i ze Szwecji. Są to wszystkie polskie chóry, polonijne chóry, prawda? Ale oni nawet tego określenia nie lubią, kiedy się mówi polonijny. Oni są Polacy, oni się czują Polakami poprzez te pieśni, poprzez tą swoją pracę, nieraz bardzo ryzykowną. No, w przypadku Białorusi, no to wiemy, jakie tam są stosunki, prawda? Dlatego to jest, powiem tak, czapka z głów przed tymi chórzystami, szczególnie z Białorusi. Oni są już po raz któryś u Pana, podczas tego zjazdu będą śpiewać razem? Czy to są również nowe zespoły? Jak to dochodzi do takiej współpracy? Oni Pana odnajdują, czy Wy jako fundacja odnajdujecie jakiś chór na przykład ze Szwecji i mówicie, zapraszamy Was do nas, do Żarowa? Tak, w tym roku pierwszy raz udział weźmie chór na przykład ze Szwecji. I wspaniały dyrygent Wojciech Głuch, on jest wręcz zaniepokojony, że na tak dużą skalę próbujemy zrobić właśnie ten zjazd. Pan wspomniał o festiwalach. Festiwale i zjazdy tym się różnią w przypadku tutaj tego zjazdu, co fundacja organizuje, że my umożliwiamy im występy indywidualne, czyli każdy ten chór, jak w tym roku jest 15 tych chórów, to odbędzie się 15 koncertów. To nie jest tylko ten koncert galowy, ale już w sobotę, od piątku właściwie już zaczynamy koncertować. Czyli każdy z tych chórów ma możliwość indywidualnego występu i dla nich to jest wielkie przeżycie, bo każdy chórzysta, każdy członek tego chóru, on uważa, że przyjeżdża do swojej matki, bo przyjeżdża do ojczyzny, no różne losy, prawda, skierowały ich poza granice Polski, ale oni jadą do swojej matki. I ja często to powtarzam, że naszym obowiązkiem jest tym ludziom pomagać, wspierać, no i umożliwiać im właśnie te występy, bo dla nich jest to coś pięknego. Przyjeżdżają, no powiedzmy, do Milanówka, do Podkowy Leśnej, czy do Lesznowoli i tutaj ksiądz zapowiada, że chór z zagranicy przyjechał. No, oni są troszeczkę poddenerwowani tym, ale słowo tak, polski, z zagranicy chór. Nie, polonijny nie, najlepiej polski chór, tak. Który przyjechał ze Szwecji na przykład, albo z Niemiec. Tak. To są starsi ludzie w większości, to są ludzie, którzy musieli wyjechać z Polski, to są już też dzieci rodzone tam, które wracają do siebie, ale jakby nie do siebie. Chórzyści są w różnym wieku. Jest chór z Grodna, Grodzieńskie Słowiki, z Białorusi, jest to wspaniały chór młodzieżowy, przepięknie śpiewa i to jest coś pięknego, że już ci młodzi, prawda, mają tą możliwość przyjechać do Polski, spać w dobrym hotelu, oczywiście wyżywienie i śpiewają. Biorą udział w występie, gdzie stają koło pani, która ma 60 lat i prawda, i to jest jeden zespół. 500-osobowy zespół. I taki zespół już ruszy od piątku. Pierwszy ten koncert będzie w kościele w parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Warszawie. To jest przy ulicy Świętego Bonifacego. Tam już ten koncert się odbędzie. Oczywiście oprawa mszy świętej, bo to są wszystkie chóry katolickie. To są chóry, które repertuar dla nich jest tak bogaty, mają, że żaden problem im nie stwarza w kościele zaśpiewać czy kolędy, czy pieśni wielkanocne, czy jakiekolwiek, prawda? Począwszy od Bogu Rodzicy, czy Gaudem Mater Polonia. Oni to mają wykute w repertuarze. Bez nut nawet. Tak, nie? Tak. Więc mówimy teraz o tym koncercie już połączonych sił. Tak. Przy świętego Bonifacego. To będzie pierwszy koncert. To idźmy tym śladem. Tak. Drugi koncert odbędzie się w sobotę, 1 października w Nowym Dworze. To jest hala widowiskowo-sportowa o godzinie 18. To jest taka też ciekawa współpraca z Nowym Dworem, bo tam odbył się koncert poświęcony żołnierzom wyklętym pod tytułem Nie dajmy zginąć poległym.
tylko ten tytuł zaczerpnięty był z wiersza Herberta, także mogę tutaj powiedzieć, że i wdzięczny jestem bardzo właśnie panu burmistrzowi Jackowi Kowalskiemu, który wtedy przyjął zespół, prawda, i odbył się przepiękny koncert tam właśnie. I to będzie sobota. Natomiast trzeci ten koncert galowy z udziałem już wszystkich chórów też i solistów. To będą soliści tacy jak pan Wiesław Bednarek, akompaniować będzie pan Andrzej Płonczyński, śpiewać będą Lidia Kitlińska, Aleksander Kamedulski, Anna Pioterczak, Anna Fidrych. Są to już talenty, wielkie talenty. W przypadku Aleksandra Kamedulskiego, który wystąpił pierwszy raz w 2010 roku na tym pierwszym zjeździe chórów polonijnych Wagon Wspomnień, wtedy to poświęciłem deportacji Polaków, tej słynnej deportacji pierwszej Polaków na Syberię. I wtedy Aleksander Kamedulski był przerażony, że prawda, taki koncert, że tyle ludzi za nim stoi, ale świetnie się wtedy spisał i był to bardzo, bardzo ładny koncert. No jeszcze z udziałem świętej pamięci Janusza Zakrzeńskiego. Niezapomniany aktor, niezapomniany taki inicjator też tych zjazdów, bo jemu się to od razu, on dosłownie takie iskierki w jego oczach zabłysnęły, mówi: słuchaj, otwieraj jakąś, obojętnie co, stowarzyszenie, fundację, cokolwiek, tych ludzi musimy sprowadzać do Polski. I tak to się zaczęło. Uśmiecham się, podoba bardzo barwna postać była pana Janusza. Przypominam sobie moje z nim zajęcia, gdzie studenci nie wiedzieli przez pół godziny, o co chodzi, o czym mówi, czego od nas chce, do czego zmierza, ale wszyscy jak jeden mąż stawiali się na kolejnych zajęciach, bo byli po prostu ciekawi tego niezwykłego człowieka. Ja się przede wszystkim, panie redaktorze, że bardzo cieszę, że akurat z panem rozmawiam, że pan wspomniał, że też pan śpiewał, że zna pan ten zawód, prawda? Niekiedy ciężki, niekiedy trudny. No i to, że obaj znaliśmy Janusza Zakrzeńskiego. Brakuje mnie bardzo tego człowieka. Bardzo mnie brakuje. Zastępuje jego w tej chwili Andrzej Pączyński, akompaniator, wspaniała postać też, który bardzo pomaga nam właśnie układać program, dobierać pieśni. Wiele się od niego nauczyłem, że ta pieśń ma być wolniejsza, druga szybsza, wiersz taki, wiersz smutny, wiersz wesoły. Tego się uczę, bo ja nie jestem z wykształcenia muzykiem, ale taką moją pasją jest po prostu organizowanie tych koncertów i zjazdów chórów polonijnych. Polonijnych polskich chórów, to przyjeżdżają z zagranicy. Polskich chórów, tak, nieraz się muszę ugryźć w język, kiedy. Broń Boże, nie chcę pana poprawiać, ale myślę teraz o tym, co pan wcześniej sam powiedział, jak chórzyści chcą, aby o nich mówić. Oni będą występować z tym swoim programem. Jaki to jest program? Jaki to jest repertuar polski, czy również oddający trochę charakterystyka tych miejsc, z których pochodzą? Te koncerty indywidualne, ja nie chciałem im narzucać żadnego programu. Po prostu poprosiłem ich, by sami przygotowali swój program. Bo oni nie przyjeżdżają tu na żaden konkurs. Nikt ich tutaj nie ocenia. Ale ja zawsze pragnę tego, żeby oni też swoje pokazali. I w przypadku takiej na przykład pani Heleny Abramowicz, ona jest z Białorusi, jest to naprawdę wielka postać. Ta dziewczyna sama pisze wiersze i sama komponuje muzykę do tych wierszy. I proszę sobie wyobrazić, kiedy był koncert, trud mieliśmy wielki, żeby to zorganizować, właśnie tych żołnierzy wyklętych. Ona pierwszy raz wtedy przyjechała, poznałem ją. I nawet do dzisiaj mam pewne wyrzuty sumienia, kiedy ona zwróciła się do mnie na próbie, że ona komponuje muzykę, pisze wiersze, no i ma taką piosenkę, czy ja bym zechciał posłuchać, może ona w koncercie mogła być. Ja chciałem tak wyjść z tej rozmowy, żeby nie dać jej szansy tej. I uważam, że popełniłem wielki błąd wtedy, ale
Uważam, że Pan Bóg mnie naprowadził na to, żeby szybciutko jednak poprawić ten błąd. No i mówię, no dobrze, no to niech Pani zagra stał fortepiany. I ona zaczęła grać i śpiewać. I proszę sobie wyobrazić, że wszyscy wyszli, goście hotelowi, kelnerzy, coś niesamowitego. To była tak piękna pieśń. I ja postanowiłem tą pieśń rozesłać po wszystkich chórach polskich za granicę. I od tej pory oni nazywają to hymnem chórów polonijnych. Polsko moja. I ta pieśń też w tym roku będzie wykonana oczywiście z Heleną Abramowicz. Boją się razem ze sobą śpiewać. Będą próby generalne. To przecież mówimy połączonych kilka chórów, ponad 500 osób, jak pan sam wspomina. To jest artystycznie również duże przedsięwzięcie. Bardzo duże przedsięwzięcie. My staramy się w ten sposób, żeby szczególnie w tych koncertach, gdzie wszyscy razem występują, ten pierwszy koncert, który będzie w Warszawie u księży Marianów, to ksiądz Bogusław Binda udostępnia nam salę, byśmy mogli zorganizować warsztaty muzyczne. Oni bardzo liczą na te warsztaty muzyczne z tego względu, że powiedzmy chórów na Białorusi nie stać, żeby zaangażować profesora czy jakąś profesorkę, prawda, żeby uczyła śpiewu. Oni mają tylko przeważnie dyrygentkę, która ledwo zdąży na próbę, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na Białorusi nawet i w niedzielę pracują nauczyciele i także to jest no, wręcz nieludzkie. A oprócz tego oni jeszcze śpiewają polskie pieśni, spotykają się i tworzą tą, kontynuują tą polską naszą kulturę. Dlatego najpierw odbędą się warsztaty i później próby. To są chóry amatorskie wszystkie? Tak, to są wszystkie chóry amatorskie. Czyli ludzie, którzy spotykają się po pracy, gdzieś przy parafii tak, najczęściej? Tak, tak. No, przeważnie to im pomagają właśnie księża i parafie. Z Kanady ten kolega też opowiadał, że on ma salę Brampton bodajże, tak, Brampton, Kanada, mają u księdza pomieszczenie, no i tam mogą sobie ćwiczyć. No i to jest piękne, to jest wspaniałe, to że ci księża im pomagają, wspierają, to jest cudowne wręcz. No. A ci dyrektorzy chórów, dyrygenci, to są osoby, które już tam były i tam na taki pomysł wpadły, czy kontynuują tradycję, która już była za granicą? Pan zna tych ludzi? Jak oni funkcjonują? Ale chodzi dla nich... panu o zorganizowanie, tak? Taka działalność codzienna tam, za granicą, w takiej Kanadzie tak. Na przykład. Bo rozumiem, że to też jest hobby, to jest też praca po pracy. Dokładnie. To przeważnie to są dyrygenci, to są z wykształcenia już, prawda? Także to chór jest amatorski, prawda? Ale dyrygenci to już są fachowcy no, dużej klasy, chociażby rodzina Kuców z Lwowa, gdzie żona z mężem ma wyższe wykształcenie muzyczne i Edward jest dyrygentem, akompaniuje jego żona Wiktoria, Gabrysia też córka śpiewa, Maksymilian Kuc też śpiewa. To jest cudowna rodzina ta właśnie z Lwowa. No. Oprócz wymienionych chórów, których jest co niemiara, spoglądam teraz w program, widzę również Komitet Organizacyjny 5. Zjazdu Chórów Polonijnych, wielu partnerów, wielu sponsorów. Jak u nas, nasze środowisko reaguje na propozycję współpracy przy takiej inicjatywie? Panie redaktorze, ta zmiana polityczna, która nastąpiła w kraju, to na korzyść właśnie Polonii. Wielka korzyść, naprawdę, bo w poprzedni rząd absolutnie nie interesował się, nigdy nie dostaliśmy żadnych pieniędzy, także w tym roku dotacja z Kancelarii Senatu, z Biura Polonijnego praktycznie, no, można powiedzieć, że w 80% sfinansowała nam cały ten zjazd. Proszę sobie tylko wyobrazić, że 500 osób
przyjeżdża, musi spać, musi jeść. Są wynajęte dodatkowo autokary, żeby oni mogli później autokarami wyjechać non-stop na Białoruś do pracy. Także to jest ogromny koszt. Ten zjazd nas będzie kosztował około 200 tysięcy. I w tym pomogła Kancelaria Senatu, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Jeśli pan pozwoli, mogę wymienić te gminy, bo to ja wiem, że czas jest ograniczony, ale proszę mnie wybaczyć, ja to, co każdemu się należy, muszę oddać. Także... Jeszcze mamy trochę czasu, a to tak? W sumie niespotykane i chwalebne, że gmina, starostwo chce, rozumie, pomaga, dokłada się, bierze udział aktywny, czynny, to... Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego zawsze mnie pomagało, tak jak i Urząd Gminy Ożarowa, Urząd Gminy Bułonia, Lesznowola, Urząd Gminy Brwinów, Urząd Gminy Nowy Dwór Mazowiecki, Urząd Gminy Teresin, Hotel Mazurkas. Tu w tym momencie muszę się zatrzymać, proszę wybaczyć, ale chciałbym... skierować takie podziękowanie też do prezesów hotelu Mazurkasu, którzy naprawdę bardzo pomagają nam w tych... Bo tamten koncert, o którym mówiliśmy wcześniej, finałowy galowy się odbędzie właśnie. Nie, tak. 2 października o godzinie 18 w hotelu Mazurkas. Pan wie, jak wygląda życie codzienne tych chórzystów tam, kiedy nie śpiewają za granicą? Tak, i to właśnie mnie... We mnie odżyło, może, bo z historii coś tam wiedziałem, ale chciałem na przykład poznać los Polaków żyjących w Kazachstanie i to już ponad 10 lat temu poprowadziłem sam konwój humanitarny do Kazachstanu dzięki pani Janinie Ochojskiej i to mogę powiedzieć, że bardziej mnie przemówiło do rozsądku, że trzeba jednak tym ludziom, tym Polakom mieszkającym tam gdzieś na dalekich Kresach, czy w Kazachstanie, że trzeba im pomagać. Raz udało mi się sprowadzić do Ożarowa chór, polski chór z Syberii. I proszę sobie wyobrazić, że na takim spotkaniu z księdzem, ksiądz był zdziwiony. Jak to? Polacy tam śpiewają jeszcze? Co oni tam robią? No więc ja... Sergiusza Leonczyka, on jest odpowiedzialny za właśnie ten chór. Mówię, słuchaj, tu się niektórzy pytają, kiedy wy wrócicie, czy was robić coś w tym kierunku, żebyście wracali. A on mówi, nie, tam są kości naszych dziadów. I my tam musimy być. No i oni tam są, śpiewają, pięknie śpiewają. To było coś pięknego, oni w przeciągu, przepraszam bardzo, oni w przeciągu 2 dni zrobili 8 koncertów i po 8 koncercie tak zażartowałem, jadąc do hotelu, mówię, słuchajcie, dzwoni tu pewien wójt i chcę, żebyście jeszcze zaśpiewali. Dobrze, to zawracaj. To są tacy ludzie. A u pana skąd ta miłość do muzyki chóralnej? Jak to określić? Do... No to jest miłość. Aparatu wykonawczego? Ma pan rację, jest to miłość, bo zaraziłem się śpiewaniem już w szkole podstawowej. Śpiewałem w takim chórze. Prowadził to nauczyciel śpiewu pan Michalski. I był to świetny chór, była to też orkiestra. Na festiwalach zawsze stawaliśmy na pierwszym bądź drugim miejscu. Także to było coś pięknego. No później przyszły takie lata, jak wojsko też lubił śpiewać. To były lata, nazywam to epoka Edwarda Wielkiego, 70. lata. No i wtedy sobie tak pozwalałem głośno śpiewać, podobało mi się. Ale przyszły później jakieś takie problemy, gdzie szukałem jakiejś furtki, szukałem jakiegoś oderwania się od problemów. I poznałem warszawski chór Polonia. Nie wiem, czy pan słyszał o tym. Wspaniały chór. Wspaniały chór, świetny repertuar. Wtedy dyrygentem tego chóru był Wiesław Jeleń, niestety świętej pamięci. Wspaniały dyrygent, wspaniały przyjaciel, człowiek, w ogóle kolega każdego chórzysty. I ja byłem zakochany, wie pan, wręcz w tym chórze. Udało mi się wtedy, ponieważ mam taki, jak niektórzy mówią, taką żyłkę organizatora,
I to uważam, to się sprawdziło, bo udało nam się wyjechać na turnę do Ameryki. Także chór polski, amatorski, pojechaliśmy do Chicago i powitano nas takim w języku polskim, oczywiście 3 maja, żeśmy maszerowali tą aleją w Chicago i ktoś krzyknął, że ten chór przyjechał do Ameryki za własne pieniądze. To było piękne. A dzisiaj, proszę bardzo, po latach polskie chóry z zagranicy przyjeżdżają do Żarowa, a pan musi wybudować scenę, aby wszystkich pomieścić. Tak, wie pan, z tą sceną to właśnie zadzwonił do mnie prezes Bartkowski i mówi, słuchaj, ja się boję, bo to jest niemożliwe, przecież 50 ludzi to może być 5 ton. No ja tak, no, faktycznie, no ciężar to jest wielki. No i musiałem się po prostu pozwolić po znajomych i pomogli mnie dotrzeć do takiej firmy w Nowym Dworze. I ten pan przyjechał, wymierzył, ja strasznie to przeżywałem i prezes Bartkowski też. Mówi, słuchaj, jak to będzie? No przecież 500 osób nigdy tu nie stało. A ten właściciel tej firmy przyjechał, zmierzył szerokość, długość, wysokość. Mówi, nie no proszę pana, spokojnie 500 osób stanie. Proszę się nie denerwować. Repertuar też jest gotowy na ten koncert? Tak. Połączony? Repertuar to jeszcze jest taka sprawa, że dyrygenci ocenią, które pieśni podczas próby wejdą na ten koncert wszystkich chórów. Bo o co tu chodzi? No każdy chór dostał w ubiegłym roku i w styczniu już nuty i mieli, prawda, no 8-9 miesięcy na przygotowanie. Ale tak jak mówię, na Białorusi, oni tam muszą pracować, tak jak mówię, w niedzielę nieraz pracują, a w soboty wszystkie, także to jest troszeczkę inaczej jak w Polsce. A jeszcze muszą się nauczyć tych wszystkich pieśni. Bardzo im się te pieśni wszystkie spodobały, bo ten zjazd jest ściśle związany z 72. rocznicą zakończenia tego powstania warszawskiego i dlatego repertuar będą pieśni powstańcze, takie sztandarowe, a do tego będą wiersze, poezja będzie przez młodzież ze szkoły, zespołu szkół numer 1 z Błonia imienia Melchiora Wańkowicza oraz przyjeżdża młodzież i to właśnie ciekawostka, w tym roku chciałem tą młodzież zaprosić, z GIP. I przyjadą z księdzem Wysockim, któremu podczas obławy augustowskiej zamordowali ojca i dwie starsze jego siostry, dlatego taki... Jeśli ktoś z państwa będzie chciał wybrać się na któryś z koncertów, znajdzie informacje w internecie, na stronie fundacji. Tak, Patria. Zachęcamy i zapraszamy, aby śledzić wydarzenia artystyczne 5. zjazdu chórów polonijnych. Pod honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy 2 października odbędzie się galowy koncert w Ożarowie. Wszystko się zgadza. Trzymamy kciuki. Powodzenia. Pan też tam jest w stanie? Gdzieś basem dośpiewa? Serdeczne dzięki. Może panie redaktorze, może spróbujemy Piotr razem zaśpiewać. Prezes Fundacji Ave Patria. Dziękuję uprzejmie za spotkanie. Dziękuję bardzo. Reklama. No. 2 złote. Drobniaki, powiesz. A jeśli by tak za te 2 złote móc kupić więcej niż zwykle? Już od jutra w Lidlu. Mnóstwo produktów w promocyjnej cenie. Każdy tylko za 2 złote. Na przykład twaróg Pilos, różne rodzaje, tylko 2 złote za 275 gramów. Tak, tylko 2 złote. Woda na Łęczowiarka, różne rodzaje, tylko 2 złote za 2 butelki, 1,5 litra. 2 złote. Lidl, co tydzień coś nowego. To była reklama. Autopromocja. Radio 24. W październiku 1938 roku wiceminister spraw zagranicznych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Władimir Potiomkin stwierdził: nie widzę dla nas innego wyjścia, aniżeli 4. rozbiór Polski. 17 września kolejnego roku te słowa stały się faktem. 15 września o godzinie 23.10 o 4. rozbiorze Polski w audycji Nos Kleopatry będę rozmawiać z profesorem Janem Żarymem i doktorem Tomaszem Zomerem. Serdecznie zapraszam. Wiktor Świdnik. Autopromocja. Minęła 22. Polskie Radio 24. Informacje dnia.
Z łódzkiego urzędu miasta wyciekły dane wrażliwe. To wynik błędu człowieka. W Wielkiej Brytanii spadło bezrobocie. Gospodarka jest w dobrej kondycji pomimo widma Brexitu. Na koniec zajrzymy do stolicy Małopolski i przyjrzymy się programowi Otwarty Kraków. Paulina Łukawska, zapraszam. Wyciek danych w Urzędzie Miasta Łodzi. Magistrat udostępnił w internecie wrażliwe dane podopiecznych łódzkiej pomocy społecznej. Ze strony Biuletynu Informacji Publicznej, dostępnej dla każdego, można było ściągnąć dokument zawierający nie tylko imiona i nazwiska, ale również numery PESEL czy wysokość zarobków mieszkańców. Magistrat tłumaczy, że to efekty błędu ludzkiego. Jak zapewnia rzecznik prezydenta miasta Marcin Masłowski, odpowiedzialny urzędnik zostanie za to ukarany. Konsekwencje wobec urzędnika zostaną wyciągnięte, tylko ustawienie nazwiska, kto za to odpowiada. Dokument blisko 100-stronicowy. Ktoś nie zauważył po prostu wrażliwych danych na dwóch stronach. Newralgiczne dane zostały umieszczone w internecie razem z odpowiedzią na interpelację radnych PiS-u w sprawie nieprawidłowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. I choć sama odpowiedź w internecie powinna się znaleźć, to należało usunąć z niej dane osobowe, dodaje Marcin Masłowski. Już to poprawiliśmy, zbiliśmy dane, nie są ujawnione do wszystkich osób, których mogło to dotknąć, zostanie wysłany list z Urzędu Miasta Łodzi. Może by też sprawdzili, czy te kilka dni, kiedy ta interpelacja była dostępna w internecie, ktoś nie próbował, nie daj Bóg, tych danych wykorzystać w niecnym celu i oczywiście wielkie słowa przeprosin dla tych osób. Głos w tej sprawie zabrała opozycja. Radni PiS-u zapowiadają, że zgłoszą sprawę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jak dowiedziało się nieoficjalnie Radio Łódź, będą również domagali się dymisji sekretarz miasta Barbary Mrozowskiej-Nieradko. Mimo niepokojów wywołanych referendum w sprawie Brexitu, brytyjska gospodarka jest w dobrej kondycji. Wskazują na to najnowsze dane statystyczne. Między majem a lipcem bezrobocie nadal spadało, a płace rosły szybciej niż inflacja. Więcej o tym z Londynu, Grzegorz Drymer. Według Narodowego Urzędu Statystycznego liczba bezrobotnych na wyspach spadła do 1 630 000 osób. Pracę ma prawie 3/4 mieszkańców Wielkiej Brytanii w wieku produkcyjnym, a odsetek bezrobotnych, to znaczy tych, którzy chcieliby ją mieć, a nie mają, spadł o ponad 0,5% w porównaniu z lipcem zeszłego roku. Urząd Statystyczny zastrzega, że te dane obejmują tylko jeden miesiąc po referendum, ale też lipiec był miesiącem najwyższego pesymizmu i wielkiego spadku kursu funta. Od tego czasu inne badania sygnalizują wzrost wydatków brytyjskich konsumentów i inwestycji producentów, co świadczy o ich optymizmie. Nie tylko zresztą brytyjskich. Japonia przedłożyła wprawdzie Londynowi bezprecedensowe memorandum z żądaniami gwarancji dla swoich firm po Brexicie, ale jednocześnie wielki japoński inwestor technologiczny SoftBank nie wahał się kupić za 32 miliardy dolarów brytyjskiej firmy Arm z Cambridge, producenta procesorów i chipów do smartfonów Apple'a i Samsunga. Dla Polskiego Radia Grzegorz Trymer, Londyn. Na pomoc obcokrajowcom w zaklimatyzowaniu się w Krakowie i nauczyć mieszkańców większej tolerancji. W stolicy Małopolski będzie realizowany program Otwarty Kraków, który ma pokazać pozytywne skutki imigracji i wielokulturowości. Taką decyzję podjęli dziś miejscy radni. Program zakłada m.in. uruchomienie punktów informacji w językach obcych dla imigrantów i przetłumaczenie procedur urzędowych. Przewidziano też specjalne programy edukacyjne, które mają zapobiegać aktom rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu, mówi dyrektor Wydziału Spraw Społecznych krakowskiego magistratu Jan Rządło. Tu również pojawiają się kwestie związane z takim jakby reagowaniem na napisy, które się pojawiają na murach miasta, które wynikają z ksenofobii, żeby temu również po prostu zapobiegać. Po ostatnich wydarzeniach w Warszawie, gdzie m.in. został pobity profesor uniwersytetu za to, że rozmawiał w tramwaju po niemiecku, potrzebna jest edukacja najmłodszych na temat tolerancji i wielokulturowości, twierdzi radna Platformy Obywatelskiej Anna Szywist. Ta praca u podstaw jest nam szalenie potrzebna i w tym programie to jest. Są konkursy dla szkół, będzie się o tym mówiło od najmłodszych lat, że być może do twojej klasy przyjdzie kolega, który trochę inaczej wygląda, mówi może innym językiem, może z innym akcentem. Jeśli możemy się przyczynić do zmniejszenia chociaż w kilku procentach w przyszłości ksenofobii i rasizmu, który narasta w Europie i na świecie, to zróbmy to. Uwagi do programu zgłaszali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem radnego Michała Drewnickiego,
programie niepotrzebni skupiono się na idei wielokulturowości. Wielokrotnie są tam zapisy o idei wielokulturowości, o tym, że do Polski będzie przybywać fala imigrantów, że należy się z tym przygotować, że to może być szansa, że należy powołać kapitułę, która będzie przyznawała ordery wielokulturowości. To budzi wątpliwości, po co, prawda? Gdyby wyzbyć się tej warstwy ideologicznej, no program byłby naprawdę sensowny. Program Otwarty Kraków zacznie funkcjonować w przyszłym roku. Urzędnicy na realizację projektu chcą przeznaczyć kilkaset tysięcy złotych. Prognoza pogody. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, rano lokalnie w dolinach górskich mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów, szybko zanikające. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni na północnym wschodzie oraz w dolinach karpackich do 27 stopni Celsjusza, miejscami na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby, wschodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na naszym zegarze? Dokładnie. Za 5 sekund będzie 6 minut po godzinie 22. 24 godziny w Polsce i na świecie. A w programie m.in. Parlament Europejski przyjął rezolucję krytykującą Polskę głównie za nierozwiązany spór konstytucyjny. Nie słyszymy tego, co mówi do nas Strasburg, Bruksela i udajemy, że nic się nie dzieje. Jeżeli ktoś uważa, że największym problemem jest stan demokracji w Polsce, to znaczy, że jest kompletnie oderwany od rzeczywistości. Podkomisja Smoleńska spotkała się z rodzinami ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. To było spotkanie, które przedstawiło przebieg prac komisji, co dotychczas zrobili, na jakich materiałach bazują, jakie mają plany. A Sejm nie przyjął sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli za ubiegły rok. Motywem naszym jest napomnienie Izby. Mariusz Gzyl, witam Państwa bardzo serdecznie. I zapraszam. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Parlament Europejski przyjął rezolucję krytykującą Polskę głównie za nierozwiązany spór konstytucyjny. W dokumencie europosłowie piszą też o innych zagrożeniach. To druga rezolucja, którą przyjął Europarlament. Nie ma ona mocy wiążącej i jest traktowana bardziej jako presja na rząd w Warszawie. Beata Płomecka. Europosłowie napisali, że paraliż Trybunału Konstytucyjnego zagraża demokracji, prawom podstawowym i praworządności w Polsce. Zarzucili również rządowi, że nie zastosował się do zaleceń Komisji Weneckiej. Wezwali także Komisję Europejską, by zajęła się ustawami medialną, antyterrorystyczną i o służbie cywilnej. W preambule do rezolucji europosłowie napisali też o zaniepokojeniu decyzją o wycięciu części drzew w Puszczy Białowieskiej. Podczas głosowania odrzucono poprawki złożone przez Zielonych i komunistów dotyczące m.in. liberalizacji prawa aborcyjnego, a także te krytykujące polskie władze, że uważają chrześcijaństwo za jedyną podstawę europejskich wartości i kultury. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego powiedział, że rezolucja nie jest skierowana przeciwko Polsce. Martin Schulz przekonywał, że dokument podsumowuje obecną sytuację związaną ze sporem konstytucyjnym. Dodał, że jeśli są różnice zdań, to między Europarlamentem a Prawem i Sprawiedliwością. Prawo i Sprawiedliwość to jest tylko jedna partia, ale są jeszcze inne. To nie jest spór z Polską. Kocham Polskę, która jest pięknym krajem i Polaków. Moja żona urodziła się w Polsce, lubię polską kulturę i literaturę, ale też miewam różnice zdań z przedstawicielami innych partii. To jednak nie oznacza, że występuję przeciwko Polakom. Nieuczciwa i kłamliwa. Tak szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski nazywa rezolucję w sprawie Polski. Minister podkreślił, że jest zdziwiony podnoszeniem sprawy w Parlamencie Europejskim. Przyjęto kolejny raz absolutnie jednostronną rezolucję, która w sposób nieuczciwy, wręcz kłamliwy opisuje sytuację w Polsce. My będziemy systematycznie odpowiadać na kłamstwo, będziemy tłumaczyć, zapraszać. Polska jest otwarta, Polska jest wolna, co pokazało ostatnio wizyta Komisji Weneckiej. Można do Polski przyjechać, wejść do praktycznie każdej instytucji, porozmawiać, ocenić jej stan i zobaczyć, że żadne praktyki antydemokratyczne tutaj nie mają miejsca. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski rekomenduje skupienie się na działaniach, a nie na dokumentach. Jego zdaniem rezolucje Parlamentu Europejskiego nie przekładają się na poprawę życia mieszkańców Europy. Z punktu widzenia problemów Europy dzisiaj ta rezolucja nie ma większego znaczenia i warto jest skupić się na tym, jak doprowadzić do decyzji, które mogą poprawić życie Europejczyków, a nie na temat dokumentów, których wpływ na życie codzienne Europejczyków jest znikomy, jeśli nie żaden. Zdaniem Szczerskiego teraz najważniejszym zadaniem jest odzyskanie zaufania obywateli do projektu europejskiego i poprawa ich życia. Tego się nie dokona poprzez rezolucję, powiedział prezydencki minister.
Platforma Obywatelska mówi o czerwonej kartce, jaką rządowi Prawa i Sprawiedliwości dał Parlament Europejski. W ocenie szefa Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetyny większość europejskich partii powiedziała dość i nie akceptuje sytuacji w Polsce. Przewodniczący PO dodał, że może to mieć negatywny wpływ na przyszłe negocjacje unijnego budżetu. Polska nie wyciąga wniosków, powiedział. Że rząd polski nie przyjmuje sygnałów, które w bardzo taki wyraźny i dosadny sposób wysyła do nas Europa, bo to jest kwestia i Komisji Weneckiej, i Komisji Europejskiej, i wreszcie Parlamentu Europejskiego. Nie słyszymy tego, co mówi do nas Strasburg, Bruksela i udajemy, że nic się nie dzieje, a dzieje się coś złego. Coś złego, bo rujnowana jest pozycja Polski i tak jak powiedziałem, Polska jest przesuwana na margines decyzji. Były minister do spraw europejskich Rafał Trzaskowski obawia się, że Komisja Europejska będzie zmuszona przejść do kolejnego etapu, a ten, wyjaśniał polityk PO, jest oparty o traktaty europejskie. Wyjaśnił, że może zostać uruchomiony artykuł 7 Traktatu o Unii Europejskiej i niestety to się może zakończyć sankcjami, powiedział. Samo uruchomienie tej procedury, bo uruchomienie procedury to głosowanie większością kwalifikowaną, nie miałoby w sobie precedensu i to będzie niosło ze sobą olbrzymie konsekwencje, dlatego że Polsce będzie niesłychanie trudno załatwić cokolwiek w Unii Europejskiej w momencie, kiedy znajduje się na cenzurowanym i to już widać. Poza tym tutaj chodzi o wiarygodność. Jeżeli ministrowie negocjowali, próbowali rozmawiać z Komisją Europejską, obiecując pewne kwestie, a później niestety musieli się z tego wycofać, bo dialog był pozorowany, bo taką decyzję podjął Jarosław Kaczyński, no to jak z taką wiarygodnością, bez sojuszników, móc bronić polskiej racji stanu? PiS przyjął rezolucję Parlamentu Europejskiego bez emocji i z ubolewaniem. Poseł Łukasz Schreiber powiedział, że w Parlamencie Europejskim jest o czym debatować, bo Komisja Europejska ma do rozwiązania poważne problemy. Kryzys przywództwa w Unii, kryzys w strefie euro, kryzys związany z Brexitem, sytuacje na granicy ukraińsko-rosyjskiej, sytuacje w Ankarze, czy wreszcie ten największy problem, z którym się zmaga Europa od kilku miesięcy, czyli problem islamskich imigrantów. Jeżeli ktoś uważa, że dzisiaj największym problemem jest stan demokracji w Polsce, to znaczy, że jest kompletnie oderwany od rzeczywistości. Poseł Jacek Sasin dodał, że rezolucja jest elementem walki politycznej z Polską i polskim rządem. Przychylenie się do oczekiwań części tych elit europejskich, tych, którzy są promotorami tej rezolucji, jest po prostu niemożliwe, bo to oznaczałoby zakwestionowanie porządku konstytucyjnego w Polsce. No, oczekiwanie, że my dzisiaj uznamy, że Polska jest krajem, który nie szanuje swojego systemu prawnego, nie szanuje swoich instytucji demokratycznych, nie szanuje swojej konstytucji, tylko po to, żeby spełnić jakieś niezrozumiałe dla nas oczekiwania urzędników europejskich, jest oczekiwaniem, które nie może być spełnione. Tymczasem lider Nowoczesnej, Ryszard Petru, wyraził zdziwienie, że nasze władze bagatelizują rezolucję Parlamentu Europejskiego. Według Petru bardzo źle się dzieje, że Parlament Europejski publikuje taką rezolucję. Jest taka zasada, jak kilka osób ci mówi, że jesteś pijany, to się lepiej połóż. I ona wymaga do polskiego rządu, żeby wysłuchał tego, co mówią inni. To rząd pani premier Beaty Szydło doprowadził do tego, że o Polsce już teraz niestety mówi się wyłącznie negatywnie. Coraz więcej inwestycji zagranicznych, które miały być realizowane w Polsce, jest wstrzymywanych, bo widzą coraz większy chaos prawny. Lider Nowoczesnej skrytykował premier Beatę Szydło za to, że nie pojawiła się na debacie w Parlamencie Europejskim. Jego zdaniem świadczy to o braku argumentów. A przyjęcie przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie Polski komentowali goście Polskiego Radia 24. Parlament Europejski, wydając rezolucję, daje sygnał, że ma pewne wątpliwości, powiedział profesor Robert Grzeszczak z Katedry Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Chcę wskazać, czy znaczy już wskazuje tą rezolucją, na pewne obszary, które jego zdaniem rodzą niebezpieczeństwo zachwiania, bo to nie jest kwestia, że jakby wyrugowania, ale zachwiania pewnych mechanizmów demokratycznych. Parlament Europejski nie działa w próżni i potrzebuje impulsu, podkreślił nasz rozmówca. Albo sprawnej opozycji, albo którejś z frakcji politycznych, która zmotywuje i zachęci do takiej debaty, albo sytuacji z zewnątrz, na przykład postępowanie Komisji Europejskiej w tym wypadku jest takim impulsem. Ja bym to widział w ten sposób, że ta Komisja Europejska podnosi temat Polski, a parlament uznaje, że warto tym się zainteresować. Według Aleksandra Fuksiewicza, analityka z Instytutu Spraw Publicznych, dzisiejsza rezolucja krytykująca Polskę nie jest zaskoczeniem. Mimo wszystko to, zdaniem gościa Polskiego Radia 24, zła sytuacja dla Polski. Debata na temat Polski w Europie też się toczy od jakiegoś czasu, więc zaskoczeń nie ma. Natomiast to nie zmienia faktu, że ta rezolucja, czy raczej to, że w ogóle parlament musi dyskutować o stanie demokracji w Polsce, to jest... No, fatalna informacja dla Polski i
zwłaszcza biorąc pod uwagę te wszystkie negocjacje, które Unię Europejską czekają, choćby te związane z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, no bo one jakoś pokazują, że Polska nie jest takim do końca równoprawnym partnerem dla innych państw Unii Europejskiej. Przypomnijmy, to druga rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski. W kwietniu parlament wezwał polskie władze do publikacji wyroku Trybunału z 9 marca i odblokowania Trybunału Konstytucyjnego. Rezolucja nie ma mocy wiążącej. W Sejmie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Jej członkowie zajmowali się m.in. wyborem doradców i rozpatrywaniem pierwszych wniosków. Spotkanie trwało kilkadziesiąt minut. Komisja śledcza wystąpi do prokuratora generalnego o informacji na temat możliwego uzgadniania zeznań przez świadków w procesie dotyczącym tej afery. Wniósł o to Witold Zembaczyński z Nowoczesnej. Jeszcze przed posiedzeniem komisji przekonywał, że jego wniosek jest istotny z punktu widzenia przyszłych prac komisji. Poseł powoływał się na medialne doniesienia, że niektórzy świadkowie w procesie Amber Gold wymieniają się informacjami na jednym z portali społecznościowych i mogą w ten sposób uzgadniać zeznania. To jest niepokojące z punktu widzenia prac komisji. Chodzi przede wszystkim o świadków, również tych, którzy mają status poszkodowany w tym procesie. To jest istotne, żeby prokuratura tutaj ujawniła komisji notatkę pomiędzy prokuratorem, który działa jako oskarżyciel, czyli z prokuratury łódzkiej w sprawie Amber Gold, przekazanej do właściwej miejscowo prokuratury gdańskiej. Chcemy się dowiedzieć, co w tej notatce jest zawarte. Przewodnicząca Małgorzata Wasserman z PiS-u poinformowała, że m.in. w tej sprawie będzie w przyszłym tygodniu rozmawiać z prezesem Sądu Okręgowego w Gdańsku. Panie pośle, jak najbardziej będę ten wątek poruszać. To jest wniosek ze wszechmiar zasadny. On mieści się zarówno z jednej strony w naszych jakby ustaleniach wcześniejszych, jak i oczywiście będzie przedmiotem rozmów, jeśli będzie taka wola ze strony sądu. Przepadła za to propozycja Krzysztofa Brejzy z PO, który chciał powołać na świadka prokuratora Piotra Wesołowskiego, byłego wicedyrektora Biura Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta. Na okoliczność taką, dlaczego jako wicedyrektor Biura Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta nie przekazał swojemu zwierzchnikowi adresowanego do niego pisma KNF z dnia 28 listopada 2011 roku, w którym to piśmie przewodniczący KNF wskazuje na możliwy przestępczy charakter działań spółki Amber Gold. Jest też sugestia, że jest to piramida finansowa. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman i większość jej członków uznała wniosek posła PO za przedwczesny. Posłanka PiS-u poinformowała, że wystąpiła do prokuratury krajowej ówczesnej generalnej o stosowne dokumenty. Jeżeli chodzi o wszystkie pisma, które tam wpłynęły, również oczywiście to pismo, o którym pan mówi, odpowiedzi, kto je podpisał, gdzie je wysłał, w jakim terminie. W związku z powyższym nie widzę osobiście żadnej sensowności wzywania pana prokuratora, który bez wątpienia stanie przed Wysoką Komisją bez znajomości akt prokuratury ówczesnej generalnej. Podczas posiedzenia Komisja Śledcza zaakceptowała listę 11 stałych doradców. Są to Sławomir Śnieżko, Waldemar Gontarski, Paweł Zieliński, Tomasz Goleń, Bartłomiej Kachniarz, Tomasz Ludwiński, Paweł Karacz, Kazimierz Turaliński, Wojciech Kamiński, Justyna Halagarda i Tomasz Majchrzak. Zakończyło się spotkanie członków podkomisji smoleńskiej z rodzinami ofiar katastrofy z kwietnia 2010 roku. Rozmowa trwała ponad 4 godziny, a brał w niej udział również szef MON-u Antoni Macierewicz. Po spotkaniu bliscy ofiar relacjonowali dziennikarzom przebieg narady. Wnuk Anny Walentynowicz, Piotr, uważa, że w świetle zaprezentowanych dziś materiałów powinno się od początku zbadać przyczyny katastrofy. Raport komisji Millera jest takim dokumentem, który można wyrzucić tak na dobrą sprawę do śmieci, ponieważ wiele aspektów, które mają ważny wpływ na przebieg katastrofy, w ogóle nie uwzględnili, jak choćby nawet awaria hydrauliki, która się wydarzyła sporo przed tą słynną pancerną brzozą. Z kolei Paweł Deresz, mąż zmarłej w katastrofie Jolanty Szymanek-Deresz, stwierdził, że jest zbulwersowany spotkaniem. Na razie mam mało do powiedzenia. Poza tym, że pan Macierewicz znowu podzielił nasze społeczeństwo na tych, którzy poszukują prawdy i tych, którzy są prowokatorami. Ze spokojem do spotkania odniósł się natomiast Maciej Komorowski, który w katastrofie stracił ojca, ówczesnego wiceszefa resortu obrony. W jego ocenie podkomisja nie zaprezentowała niczego nowego. To było spotkanie, które przedstawiło przebieg prac komisji, co dotychczas zrobili, na jakich materiałach bazują, jakie mają plany. Nic konkretnego z tego na dzień dzisiejszy nie wynika. Jutro mamy się dowiedzieć o jakichś konkretnych faktach, wydarzeniach, które mają pokazać nam nowe oblicze tej sytuacji. Z relacji rodzin wynika, że nowe dowody w sprawie mają być pokazane w formie prezentacji tuż przed konferencją prasową.
Tak, została zaplanowana na czwartek na godzinę 12. Tymczasem członkowie rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej Andrzej Melak i Małgorzata Wasserman popierają ekshumację ofiar tragicznego lotu. We wtorek prokuratura krajowa poinformowała, że po zapoznaniu się z materiałem dowodowym i dokumentacją medyczną zapadnie decyzja w tej sprawie. Poseł PiS, brat zmarłego w katastrofie Stefana Melaka, Andrzej, uważa, że taka decyzja śledczych byłaby zadośćuczynieniem za zaniechania poprzedników. Tego, czego nie dokonali 6,5 roku temu prokuratorzy z urzędu, teraz prokuratura i komisja ma obowiązek wykonać, bo my chcemy wszyscy poznać okoliczności śmierci swych bliskich i te badania sekcyjne i ekshumacje są w moim przekonaniu niezbędne. Andrzej Melak przypomniał, że on sam kwestionował protokół z sekcji zwłok brata. Podano w nim, że przeprowadzone sekcje zwłok osobnika, który miał 188 cm wzrostu, był przeciętnej wagi ciała i podano takie szczegóły, które absolutnie nie pasowały do Stefana. Chcę powiedzieć, że Stefan miał 172 cm wzrostu, ważył około 105 kg, był raczej osobą otyłą. W tej chwili nawet nie wiadomo, gdzie spoczęło ciało Stefana Melaka, mówił jego brat. Nie pokazano mi dokumentacji, która by przekonywała mnie, że w trumnie jest mój Stefan Melak. Do dzisiaj nie jesteśmy pewni, gdzie są złożone zwłoki mojego brata. Tym bardziej, że 9 ekshumacji wykazały 6 omyłek w pochowaniu zwłok bliskich w zupełnie innych grobach. Za zasadną ekshumację uznaje też posłanka PiS Małgorzata Wasserman, córka zmarłego w katastrofie Zbigniewa Wassermana. Jeżeli dzisiaj naukowcy widzą sens badania na przykład ciał sprzed 3000 lat i określania przyczyny śmierci na przykład władców egipskich, to ktoś mi chce powiedzieć, że po 6 latach nie są w stanie przy dzisiejszym stopniu nauki wyczytać bardzo dużo informacji. Jest to naturalne dla każdego medyka sądowego, prawnika i sędziego, który uczestniczy w procesach karnych. Z kolei Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe są przeciw ekshumacji. Poseł Cezary Tomczyk z Platformy powiedział, że podejmujący decyzję o ekshumacji powinni pamiętać o rodzinach. O rodzinach tych, którzy zginęli, o rodzinach, które ciągle żyją, które ciągle zmagają się z tą całą historią. Mija już 6. rok od czasu katastrofy smoleńskiej, a te rany ciągle są pozdrapywane. Przyszedł chyba czas, żeby wreszcie ktoś powiedział stop. Przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że jego partia nie zgadza się na ekshumację wbrew woli rodzin. Dobry zwyczaj i obyczaj i zdrowy rozsądek musi być obecny też w polskiej polityce i prawo nigdy nie rozwiąże za nas wszystkich problemów, jeżeli przestaniemy być w tym wszystkim po prostu odrobinę normalni. Postanowienia prokuratorskiego w tej sprawie nie ma, ale wszystko wskazuje na to, że szczątki ofiar katastrofy smoleńskiej, z wyjątkiem tych, które były już badane w czasie śledztwa, będą ekshumowane. W tej chwili śledczy kończą zapoznawanie się z obszernym materiałem dowodowym w sprawie, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Gialik. Oczywiście, że w tychże dokumentach, o których mówię, pozostaje również dokumentacja medyczna dotycząca wszystkich ofiar katastrofy. Po zapoznaniu się z tą dokumentacją podjęta została decyzja ekshumacji ciał ofiar. Nie obejmuje oczywiście ona tych, które zostały ekshumowane do tej pory w toku prowadzonego śledztwa. O terminach czynności zostaną poinformowani przede wszystkim pokrzywdzeni, czyli członkowie rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Jak mówi adwokat Jacek Dibuła, zdanie rodzin w sprawie ekshumacji nie ma dla prokuratorów większego znaczenia. Niestety te osoby w sposób prawny nie mogą się nie zgodzić, bo ta ekshumacja jest zapowiadana w trybie artykułu 210 Kodeksu Postępowania Karnego, czyli w trybie, kiedy zgodę na ekshumację wydaje prokurator. Natomiast pytanie jest, czy ta decyzja prokuratury jest przede wszystkim zgodna z prawem, no i czy jest uzasadniona moralnie. I w tym kontekście można próbować ją zaskarżyć do sądu w terminie 7 dni od wydania postanowienia. Szczególnie, że zdaniem mecenasa Jacka Dibuła ekshumacje do śledztwa nic nie wniosą. Co pomyłka przy identyfikacji zwłok, jeżeli co do zasady wiemy, kto zginął, i może mieć wpływ na toczące się postępowanie w sprawie katastrofy? Według mnie żadnego. Spotkamy się tylko z problemem, żeby zwłoki osób, które zginęły, to zostały pochowane we właściwym grobie. Czyli mówimy o nie kwestii
wyjaśnienia sprawy, no to kwestia pewnego przywrócenia porządku. Dlatego adwokat przekonuje, że ekshumacja nie powinna odbywać się na mocy kodeksu karnego, a jedynie cywilnego. Ekshumacji prywatnej zawsze mogą dokonać rodziny, które mają wątpliwości, czy to szczątki ich bliskich spoczywają w danym grobie. Tymczasem Platforma Obywatelska złożyła wniosek o wysłuchanie przed Sejmową Komisją Obrony Narodowej przewodniczącego tzw. podkomisji smoleńskiej Wacława Berczyńskiego. Wiceszef komisji z PO Czesław Mroczek powiedział, że posłowie chcą zapoznać się z dotychczasowymi wynikami pracy podkomisji smoleńskiej. Mamy do czynienia w tej chwili z taką sytuacją, że przewodniczący tej podkomisji od czasu do czasu ujawnia czy przekazuje mediom wyrywkowe informacje dotyczące pracy. To nie jest właściwy tryb pracy w tak poważnej sprawie. Od organów państwa w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej wymagamy rzetelności, przejrzystości. Poseł opozycji przypomina, że podkomisja, która ma ustalić przyczyny katastrofy prezydenckiego TU-154M pod Smoleńskiem, pracuje już 7 miesięcy. Parlamentarzysta dodaje, że zgodnie z przepisami posiedzenie Komisji Obrony Narodowej powinno być zwołane w ciągu 30 dni. Sejm głosami Prawa i Sprawiedliwości nie przyjął sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2015 roku. Przeciw takiej decyzji opowiedziały się wszystkie pozostałe kluby. Tadeusz Dziuba, poseł PiS i wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, powiedział przed głosowaniem, że powodem takiej decyzji jest wadliwe zarządzanie NIK-iem przez jej prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego. Motywem naszym jest napomnienie Izby ze względu na mankamenty zarządzania Izbą. Jesteśmy póki co w tej szczęśliwej sytuacji, że złe zarządzanie kadrami, złe zarządzanie Izbą nie przełożyło się na efekty pracy zewnętrznej NIK-u. To jest najlepszy czas, by podjąć działania naprawcze. Ryszard Wilczyński z PO pytał, dlaczego poprzednie sprawozdanie NIK wzbudziło zachwyt posłów PiS-u, a najnowsze jest sekowane. W zasadzie pytam retorycznie, bo wszak wiemy, że nic co niezależne pod rządami PiS ostać się nie może. Panie premier, czy rząd będzie nadal powoływał się na raporty NIK, którego działalność właśnie się kwestionuje? Prezes PSL krytykuje nieprzyjęcie sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w minionym roku. W opinii Władysława Kosiniaka-Kamysza jest to działanie polityczne, które zmierza do przejęcia kolejnej niezależnej instytucji. Nie mam wątpliwości, jest to walka polityczna, chęć przejęcia Najwyższej Izby Kontroli. Widać, że tutaj nie ma miękkiej gry ze strony PiS-u, tylko na twardo dążenie do przejęcia NIK-u. Myślę, że to również że też funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich. Lider Ludowców przypomina, że w ubiegłym roku klub PiS entuzjastycznie wypowiadał się o raportach NIK. Widać jak na dłoni, jak PiS lawiruje. Rok temu, gdy były przedstawiane różnego raporty, to było entuzjastycznie przyjmowane, że to przecież Najwyższa Izba Kontroli, jeszcze kierowana przez byłego polityka Platformy Obywatelskiej, takie raporty daje i to trzeba pokazywać, bo to jest poważna instytucja. Dzisiaj nie ma poważnej instytucji, tylko jest chęć zdobycia politycznego miejsca i rozszerzania siatki swoich wpływów. A do tej pory Sejm nie odrzucił żadnego sprawozdania Najwyższej Izby Kontroli. Tymczasem Sejm uchwalił nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Nowelizacja między innymi zwiększa górny limit wydatków budżetu związanych z restrukturyzacją górnictwa z 3 do 7 miliardów złotych do roku 2018. To rozwiązanie poparł PiS oraz klub Kukiz 15. Przeciw była Platforma, Nowoczesna i PSL. Tuż przed głosowaniem minister energii Krzysztof Tchórzewski zapewniał, że żaden górnik nie straci pracy w wyniku restrukturyzacji. Mimo różnych kłopotów, które rząd polski z realizacją finansów ma, znajdują się pieniądze na to, żeby restrukturyzować górnictwo bez zwolnień. Nie będzie żadnych zwolnień. Z tej trybuny w imieniu rządu polskiego nie będzie żadnych zwolnień w górnictwie. Mimo restrukturyzacji, mimo konieczności dostosowania wydobycia węgla w Polsce do rynku, żeby mogły wzrosnąć ceny węgla, wiążemy w związku z tym spółki górnicze z poszczególnymi spółkami energetycznymi. Zgodnie z przepisami pieniądze publiczne przeznaczone na restrukturyzację stanowią pomoc publiczną i mogą być przekazane wyłącznie do spółki restrukturyzacji kopalń z przeznaczeniem na ich likwidację.
i restrukturyzację zatrudnienia, a już za chwilę zapraszam Państwa na informacje dnia. W skrócie po nich wracamy do magazynu 24 godziny w Polsce i na świecie. Autopromocja. Polskie Radio 24. Od rana zalewa nas fala informacji, komentarzy i opinii. Wybieram te najważniejsze i pytam o nie najważniejszych ludzi. 24 pytania w Polskim Radiu 24. Od poniedziałku do piątku o 7.35 i 8.35. Piotr Wąż, zapraszam. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Minęła 20.